na razie szykujemy się do pierwszego meczu z Radzią Kowem. No boję się tylko o to, czy ten mecz sobota, środa, no jak to będzie ze stanem personalnym. Tego się najbardziej boję, bo rzeczywiście te ubytki zawodników no, są dosyć poważne, a 11 mogę zebrać. Gorzej jest z tymi, którzy mają wejść, a to się liczy. Dobra zmiana, wprowadzenie zawodnika podobnej klasy, no to jest dużo. Cieszę się, że Kuba Dzieciura będzie trenował. Nawet możliwe, że go na mecz wezmę i nawet na te 15 minut, jeżeli się będzie czuł, nic nie będzie czuł, to go biorę, bo nawet na 15 minut wejdzie, to jest zawodnik, który może nam coś pomóc. Cieszę się, że Skórnicki podejmuje trening. No zobaczymy. To już są dwaj zawodnicy, którzy mogą dobre zmiany. No sytuacja z Nawrocikiem, sytuacja organizacyjna z nim. Wyjechał do domu, nie ma gdzie mieszkać, bo został, znaczy się nie zapłacili za mieszkanie i musiał do 30 opuścić. No mam nadzieję, że w ostatnich tych następnych dwóch dniach wszystko się rozstrzygnie, będę miał go do dyspozycji, bo jeżeli nie, no to będzie problem. No wrócił Mąka z kadry, następny to jest zawodnik, który dojdzie, jest zdrowy, nie ma kontuzji, także tu mam nadzieję, że Kanarski zacznie też trenować i tam jednak tych 11 plus 3 to powinniśmy mieć, ale no mówię, będziemy grali tymi zawodnikami, którzy będą zdrowi.